Siemaneczko, z tej strony Yoshi i witam was w pierwszym odcinku na tym kanale w zasadzie z ekipą. Jest ze mną Majster, Dulin, Johnny i Apopo i Engino. A? No. Siemaneczko, chłopak. Siemaneczko. Yo. Majster Dydek, właśnie, bo mamy problem, bo jest dwóch majstrów. I to jest ten. Dobra, Majster Dydek. To co dzisiaj robimy? Dzisiaj bawimy się w Mafię. Gierka na zasadzie ściganego, tylko że w klimatach właśnie mafijnych. Osoba, która zaszła nam ze skórę, ukradła nam furę, a my musimy ją znaleźć na mapie. I złapać. I złapać, dokładnie. Mamy naszą męską, dżentelmeńską umowę. Nie szukamy się właśnie na mapkach, tylko jeździmy i szukamy się w zasadzie chyba na minimum. Nie? Tak, no. Tak. Tylko po minimapie, jeśli ktoś się nam wyświetli. Wtedy mamy cynę, że jest gdzieś obok. To jest... Ej, panowie, poczekajcie. Forze wywaliło. Skraszowała mi się gra. Już włącz. Boże. No to... Za karę możesz uciekać. O właśnie. Za karę, że nam marnujesz czas, to będziesz uciekał jako pierwszy. Dobra. Pasuje. Dobra. No to co? Jesteśmy po małej przerwie technicznej. Johnny został wytypowany do uciekania. Także Johnny, ty już gaz. A my czekamy. Dulin, ile my czekamy? Minutkę od czasu, jak zniknie nam z minimapki. Okej. Okay. Minutę, jak ten. Z minimapy. Ja się trochę odsunę, żeby majster mógł wyjechać w razie czego szybciej. Dobrze, dziękuję. No i poza tym mamy włączoną symulację zniszczeń, także w zasadzie gonimy się do upadłego, aż zdechnie komuś fura. Albo nam, albo uciekającym. Także to jest ważna kwestia. Coś jeszcze mamy w sumie z takich reguł tej gry? A że on ma mniej mocy chyba. Tak, właśnie, z reguł tej gry Johnny ma w okolicach 300 koni. A my, że nas nie obowiązują żadne limity, nie mamy limitów. Może jakieś szybkie przestawienie furek naszych. Tego nie ucieknie. Ja mam piątkę 800 kuca. Echa. Czy X-Ray? Chyba X-Ray, no. No bo cztery, tak, cztery buty wsadziłem. No to X-Ray. No to dobrze. A co, ktoś z tym napędem szalony? Mówiłem, nie panu, zwykle. Nie powoli. Nie, no dobra, to... ile tej minuty, bo no mi się pedały przyjął? 10 sekund. Mi same obroty już wchodzą, SLS sam się rwie do jazdy. Sam się rwie do jazdy, właśnie miałem się pytać, czy już jest rozpalony do czerwoności. Dobra panowie, przełączę na benzynę. O, a no. Ile zostało? Nic nie zostało, startujemy. Dobra, musimy się rozproszyć jakoś po mapie. Ja pojadę w kierunku wulkanu, gdzieś bardziej te górne rejony. Nie wiem, ja walę w prawo. Myślę, że gość poleciał w prawo na bank. Prędy na autostradę, panowie. Na autostradę w prawo i zaraz w lewo. Dobra, lecę na autostradę. Dulin, uważaj, będę tu w prawo skręcał. Okej. Ej, ale Johnnego to ja widzę nikt na mapie. No chyba cały czas widziałem, ale teraz nagle mi znikł. No ja widzę, tak, jego nikt cały czas na mapie. Znaczy no się przed sobą. To jadę po prostu do niku i tyle. Mhm. No jak tutaj to działa? No bo wyświetla się przecież nik. Jakoś daleko nie mógł uciec. A gdzie mniej więcej jesteś, Joju? No jestem na festiwalu tym różowym. A no dobra, czyli pojechał na festiwal, czyli... Pewnie będzie leciał przez autostradę zaraz. Znaczy się, ja widziałem tu jego nick, nie? Mhm. A teraz mi znikł, no gdzieś. No właśnie. A i jeszcze jedna z ważniejszych zasad to jest to, że latamy po drogach i zjeżdżamy na szutry, tylko kiedy widzimy już nasz cel. No właśnie, ja sobie wjechałem teraz na szutr, a nie pojechałem sobie drogą, nie? A my z majstrem się kręcimy po jakimś. Aha, bo wjechaliście na ten tor, no, z którego nie wiadomo jak wyjechać. Dobra, znalazłem wyjazd, majstrze. Dobra, sorry.
Znaczy się tak, jak nie możecie wyjechać z tego toru, to po prostu... Nie, no łatwo wyjechać. To szut, nie? Wilki jakieś. Właśnie. Ja tu na dworzu, wilki. A, ja to ja mam... Pił napęd nie oddaję. Mam wrażenie, że chłopak chyba poleciał na wulkan, bo tak w tamtą stronę jakby się kierował, wiesz? No ale ja widziałem jego nick zgliczowany w stronę tego... tego, wiesz... Może to się zaczął po prostu. Nie, on nie był zgliczowany, ten nick się normalnie pojawiał. A. Wiecie co, ja na wulkan chyba podskoczę, bo będę ją zaraz po drodze. Dobra, ja walę tu na lewo. Wulkanu? Mi się wydaje, że on na lewo. Wow! Pani Ania od nawigacji. To jest Anna. Pani Ania od nawigacji. Jak w szkole taka... No, pani Ania, nauczycielka od nawigacji. Ona nawigacji uczy. Pani Ania. Pani Ania od nawigacji. Ja preferuję wycieczki z Krzysiem Połowczycem. Prowadził cię Krzysztof Połowczyc. Szkoda, że nas nie poprowadzi do Johnego, nie? Byłoby szybciej. O, no. Dobra, teraz nie mam pojęcia co robię, więc jadę w prawo. Ja jadę na wulkan zobaczyć. Wiesz co, ja ci powiem, że na wulkanie się nie chował. Ja chciałem w ogóle pojechać na miasto, ale nie wiem jak ja pojechałem się. Może ja się widzę go, mam go. Gdzie jest? Nie wiem. To jest chyba lewy wybrzeże. Nie, czekaj, to jest prawy wybrzeże. Na sam dół, gdzie macie tą chatę. Prawy wybrzeże dżungla. O, kurde. Tak. Już dojeżdżam do ciebie, majstrze. Gonię go. Ja pojechałem trasę Goliata, proszę, jakby sobie wymyślił. Mój patenciok. Dokładnie. A ja muszę z tego wulkanu się cofać. Po drodze. To go tam ściskajcie. Tyle. Muszę uważać. Dobra, gdzieś musisz go na drzewo wsadzić. Ciśnijcie go tam, gdzie jest. Próbuję. Miasteczko, po lewej stronie. Prawe wybrzeże miasteczko. On wykorzystuje pełną moc na zakrętach, ja niestety tracę to. Wyjechaliście w górę czy w dół? W dół. Ja nic nie tracę, majster, ja mam potężne quattro, ja jeszcze zyskuję. Jestem, a ja mam w mieście. Jestem w mieście, ale chyba tym dużym. Dobra, próbuję zachować spokój. To czy nie? Wstępuję do działania. Nie. To jest to miasto... To najbliżej festiwalu Horizon. Na dole. Tak dobrze myślę? Wam chodzi o to koło Goliata. No właśnie... Pytanie Josi, proszę o zatrzymanie i... Przejechaliśmy już prawe wybrzeże i lecimy przez dżunglę. Okay. Czekajcie, bo ja jestem pieron, wiecie. Teraz z autostrady najlepiej było wam przelecieć. Cały czas jestem za nim, także spokojnie. Trzymaj go dalej. Potrzebuję wsparcia. No właśnie... Teraz ja dopiero wyjeżdżę. Ale panowie, jest jestem koło stadionu, to gdzie teraz? Na dół, cały czas się w dół kieruj. Czyli cały czas prosto. Tak. Zależy jak bo tu jedziesz. No nie, jadę, bo w stronę, jadę w stronę z dużego miasta, więc jadę teraz... Musisz przeciąć autostradę po prostu. I cały czas na dół. Jak jedziesz z dużego miasta, to się kieruj cały czas prosto w dół. Dobra. Ja nie, właśnie mam chyba czterokuta wsadzonego, bo tak na zakrętach jakoś go wynosić. Pięknie zatrzymane drzewo. A, no to... To fajnie, to dzięki bardzo za to, że będę miał odcinek. To raczej ta... Zerknę sobie na mapę, gdzie wy jesteście. No czekaj, ja sobie zerknę. Ty na stadionie dopiero, a Gino to w ogóle. A Dolina, gdzie ty jesteś? Ale czekajcie, czyli... A wy byliście gdzie teraz? Tu jest Dolin, na samym dole. O Boże! My go spotkaliśmy mniej więcej na poziomie końca autostrady, tam koło tego Horizon Arcade znaleźliśmy i cały czas go dołem goniliśmy. Może dobra, ale to, wiecie co panowie? Żeby było więcej akcji, to ja pouciekam. Dobra, to no, teraz dokładnie. Się przenieśmy gdzieś. A ja może z tego miejsca, bo to fajne miejsce jest nawet. Nie, ja bym, wiecie co? Ja bym chciał rozpocząć, nie? Od dołu, to co wczoraj żeśmy robili, od dołu autostrady od motylka. Dobra. Bo motylek jest na środku mapy i stamtąd łatwo będzie gdziekolwiek uciec. A ja wam powiem tak,
to ja tu najchętniej to uciekam, nie? Dobra, to co panowie, nie traćmy czasu. Miłej zabawy. Do zobaczenia, mam niedługo. Mówisz, że masz szansę mnie złapać? Myślę, że to nie zajmie jakoś super dużo czasu. Dobra, obserwujmy, gdzie on jedzie, bo jak wjeżdża na autostradę, to będzie go łatwiutko znaleźć. Tak, że sobie pójdę papieroska spalek. Ach tak, no. Zamknę oczy. Przez minutę? Nie zdążysz, szybciej go znajdę. Właśnie. Dobra, to my tu może jakoś... Ale wiecie, że, wiecie panowie, że z autostrady jest w miarę dużo zjazdów w tą stronę, w którą pojechał, więc on przez tą minutę może zrobić takie magiczne sztuczki, że on do nas tu wróci, jak nic nie będzie. A my może jakieś zakłady obstawimy? Dobra, zniknął mi z mapy, także odliczam minutę. Jeszcze nie. No, jak już zniknął? Nie zniknął, mam jeszcze? Łapię, ja go jeszcze na minimapie widzę. No. A mi go zacięło na minimapie, stoi w miejscu. Zacięło mi tak. Tak. No, w miejscu jest. Nie, to tak. Ja nie widzę już ani Niku, ani nie widzę go na minimapie. No, odliczaj, bo my mamy jakieś bugi. Bugi. No Forza jest bardzo dobrze zoptymalizowana, zrobiona, to robiono. Nie poprawią nam. O, super gra. Bym powiedział, tak, super partia. To są części. A, w szóstej poprawę. Dobra, 20 sekund. Już? Mhm. Panowie, to liczcie jeszcze ze 2 minuty. Nie. Tak, no jasne. Ja rozumiem, Yoshi, że ty masz delikatnie mniej koni od nas, ale bez przesady. Dobra, jedziemy. Ja jadę w innym kierunku. A pojadę w tym, gdzie on się wybrał. No. Ja wam mówię, on zaraz nas obkrąży i wróci na to samo miejsce, z którego startowaliśmy. Yoshi ma czasami bardzo ciekawe pomysły. Ale... Albo gdzieś stanie, prawda? Zony, wydaje mi się, że to coś twoje jest przesadzone. Ej, czy on tutaj stoi na tej autostradzie? Nie, niemożliwe. No, oczywiście, że stoi, panowie. Już go wytepał. Ja już się wytepał. Widzę jego nick tak jak on wtedy mówi, więc bardzo się lekko waguje. Ale to się dzieje. To poczekaj. Stoję ja po. Dzięki za trafika. Super, panowie, że sprawiliście mi trafika na środku drogi. Dzięki wielkie. Midzony go sprząta. dlatego ja nie jeżdżę z wami po autostradach, nie? No, bo a po to nie umiem. Jak to nie umie? Nie umiesz w teamplay. Jestem sam sierwie do jazdy. No co? Dobra, ale ty nie umiesz w teamplay. Ty chopie... Ale ty na twoją korzyść, Yoshi, w tym momencie. Ja jestem impostor po prostu. No właśnie, ty zawsze jesteś impostor. On nawet jak ucieka, to musi pod górkę robić. Ale widzę Yoshiego, ty widzę go, patrz, miasto. Które? Które? Te kolorowe takie, no te duże. Te duże? A, o nie. Patrz, widzę go na mapie, mam go. 2 minuty cię sprzątnie. Dojeżdżam na skrzyżowane, a nie, patrz. Opłacało się wziąć Audi w płatko. Yoshi! Źle pojechałem, ale dobra. Źle, ale dobrze. Czekaj. Dobra, jestem na tyłku Yoshiego. Nie. Ciekawie to brzmi. Nie. Ja już też jadę. Dobra, mam nadzieję, że nie potrafisz jeździć. Yoshi, czujesz już ten zapach benzyny z gazem, czy nie jeszcze? Nie. LPG teraz... ty! Dobra. Dostał strzała. Jedziemy na miejscówkę do driftu na skałki w tamtą stronę. Dobra, lecę. Ale które skałki? No na skałki. Na górze. Dawaj. Kurde, majster dyndulec już jest blisko. Szlach. A co, jak ty mnie widzisz, jak ja cię nie widzę? A nie, widzę was. Myk! Jest w rowie. Majster, jedziemy na ciebie. Na mnie? No. Dobra, widzę. Żony, dawaj. Zapora, szybko staj się bokiem. Jakąś kolczatkę rzuć, wiesz tam. Dobra, mamy zaporę. Dajmy dramaturgii tej całej akcji. Ustaw się tak w razie do... Ło, już polecieli? No. Ale nie zdążyłem się ustawić. Dobra, but. Ale stracił trakt. O! Nie spotkały skałki, dosłownie.
musiałem na czołówkę walnąć, jeszcze moc straciłem. Bigo, bigo, żony bigo. Dawaj, dawaj go. Jadę! To już chyba po takim wypadku to już by nie pojechał, ja myślę. Kiedy ja ją na koła wylądował. Mam go. Macie go? A mnie pociąg zatrzymał. Już nie wyjedzie. Z tyłu, dobra. Jesteś nasz. Dobra. Dobra, panowie. Chyba surrender w tym momencie. Bo niestety... Nawet nie jestem w stanie... Dobra. To już było. Mój wozik niestety bardzo poobijany. Ale dobrze wygląda. To jest. No bo to bardzo dobrze wygląda. No. Taki trochę niemiecki... Majster, weź go jeszcze przyblokuj na wszelki wypadek. Żeby nie uciekał. Dobra, już. Panowie, nie uciekać, nie? To lecimy dalej, kto teraz? Kto teraz by chciał pouciekać? Ja mogę. Dobra, majster. Dobra, majstru, mordo. To zróbmy tak, że teleportujmy się pod stadion. Wow. Dzięki. Sorry. Patrzcie na to, co właśnie zrobiłeś. Noga mi spadła. Dolin, ile czasu? Dobra, lecimy. Dobra. A popo to czy sami swoi, to jedno. Kochajcie się jak bracia, liczmy się jak wrogowie, pamiętaj. No panowie, to jest za to, że ja daleko nie ucieknę. No już myślałem, że mówisz, że jesteś za mną. Na nie, sekundę temu jeszcze wyjechali chłopaki, jestem już za tobą. Ty mówię, co jest? No wiesz. Uuu, Yoshi, fajny styl kierowca. Bombowca. Tutaj najważniejsze, moim zdaniem, to jest, aby was wyprowadzić w maliny i żebyście jak najbardziej sobie auta uszkodzili. Poczekaj, Dydek, zaraz będziesz przywożony tak, że... A popie... Tak, weź na Hama na festiwal i elo. Tak, czekami przykryty. Majster, to może powiedz, gdzie jesteś, to się szybciej połamimy, nie? Nieopodal gór, o prosto. Szukajcie go w dżungli, na pewno zmyślę. A wybrzeże jest nieopodal gór. Na pewno troszkę tutaj zawiewa bryzą. Trochę piachem w oczy sypie. Jest dobry tor, by poszaleć. Ale to ten już się piasek do buta nasypał sam. Dobry jak tor, to zielony festiwal. Lecę. Albo różowy festiwal, ten główny. Za dużo już powiedziałem. Ale skoro bryza leci, no to z zielonego, czy tam z niebieskiego, no tego przy brzegu. No przecież a popo ty mówi, że nie znasz Fordy jeszcze tak dokładnie. No nie znam, ale jakiś musi być. O, a popo nosek ci rośnie chyba. Mówię zielony albo nie. Dobra, a popo ma wydrukowaną zielony taką mapę, wiesz? I patrzy, o, tu bryza jest, tu bryza, jedziemy. Ej, ale to nie bo nie widzę, co mam. A popo ma wilgotność powietrza, pewnie ma rozrysowaną jakaś Fordy. Tak, w samochodzie mu pokazuje. Wskaźnik wilgotności, no wesele, się bym się nie zdziwił. Majstera, testowałeś VMAXa? Może? Nie. Tutaj nie testowałeś. Chciałem powiedzieć, że widzę ciekawego, a to tylko jaju. No właśnie, Dino, ciebie też zauważyłem. Szybciej biegam, drugi. Jedziemy na ten zielony festiwal. Ja właśnie dojeżdżam do zielonego. On nie bajkował. Ale wiecie, jak mu powiem, wszyscy jedziemy, to on zaraz tam... Widzę Dytka. Na mapie go widzę. Zielony festiwal. No super, znaczy, nie widzę na mapie. Gdzie jest zielony festiwal? Lewe wybrzeże, na tym torze jest. Ale tutaj to może nie pojadę. Ja to robię off-road Audi. Ale nie możesz off-road. Ściana, jaki mur, ale jest ten... No wiesz co, już wracam na drogę, kupuję bynajmniej. Ja to tutaj wjedzie pierwszy. Czyli lewy dolny róg mapy, tak? Lewy mniej więcej środek. Boże, chciałem powiedzieć, że majster, a to jakiś master gamer. Niedaleko wulkanu, jaj. Aktualnie to on wykańcza nas przez naszą głupotkę delikatną. Co nie, żony?
No, tak lekko. Tak. Poczekaj, pan. Padłem z stołu. BMW? Wystaw mi go. BMW to jeba. Ewidentnie nie jest auto do latania po szucie. Oj nie. Też masz tego całego X-Drive'a. No co? Mam XD, ale na twarzy co najwyżej. Jak tak szybko? Panowie, gdzie wy jedziecie? Dzięki za strzała, Johnny. Tira mnie zaprowadzi. Zajmuję. Johnny to może ten, na fragi leci. Tak. Ale nie liczymy punktów. Mamy także... To jak wy się ganiacie, jak wy nie po drogach jeździcie? Ale to no jest, jak to mamy się ganiać po drogach, jak tam ucieka na... wiesz... Aha! Majster, mówisz w końcu na ulicę wyjechać, co? Majster, nie wszystkie ulice, to nie będziemy... No to... Oj, to chyba tyle, kolega. Klepko, zaklesz go! Ale czemu go sklepałeś? Nie, macie. Ej, ale... Nie ma. Tutaj już wola do tego. Oj, dobra. Ale przegrzałem. Wbiję na sam koniec. Oczywiście, że wbiłem na koniec. Dobra. Udało się. To co? Nie. Jeszcze się nie udało? Poczekajcie. Ten ucieka, co jest? Jeszcze walczy. Ej, panowie. Auto cały czas jedzie, także wiesz. Ale majster, to nie chodzi o to, żeby auto jechało, tylko żeby... Ja wiem. Kieruję sobie. Był przygwożdżony. Są świadkowie na to. Plus publika. Ale zobacz. Pali gumę nawet. Pali. Czekaj. Dobra, trzymaj go. Już teraz tam nie ucieknie. Jest tam świadkowie. Dobra, patrz, już nawet zdjęcia robią telefonami. A, i skaczą, i się cieszą. I tego. To co, panowie? Do zobaczenia. Na razie. Cześć! Do tego. Siemano.